Kiedy mówimy o Bogu, wrzeszczą, krzyczą. Kiedy mówimy o Bogu, zatykają nam usta, zakazują mówić. Kiedy prawimy o Bogu, atakują nas. Dobrze, skoro nie chcecie mówić o Bogu, skoro nie chcecie słyszeć wyrazu Bóg, to rozmawiajmy o dobru. Czy jesteś dobrym człowiekiem? Czy postępujesz uczciwie? Czy jesteś prawdomówny? Czy twoje postępki są właściwe dla drugiego człowieka i otoczenia, w którym się znajdujesz? Czy kroczysz w świetle? Czy nie robisz innym krzywdy? Czy upiększasz ten świat? Jeśli nie chcesz słuchać o Bogu, to zachowuj się tak dobrze i postępuj tak dobrze, żeby ktoś, kto wierzy w Boga, nie musiał przychodzić do ciebie i mówić, że nie zachowuje się właściwie, że nie postępujesz właściwie, że jesteś nieuczciwy, że kłamiesz, że nie jesteś dobrym człowiekiem i tak dalej. I ktoś, kto przyjdzie do ciebie, nie będzie musiał używać wyrazu Bóg, tylko będzie się zwracał z tym, kim jesteś. Czy wierzysz w Boga, czy nie? Ktoś, kto wierzy w Boga, przyjdzie, nie będzie pytał o Boga, tylko będzie się pytał, czy jesteś człowiekiem dla drugiego człowieka i wszystko, co istnieje na ziemi.